Największa impreza samochodowa w Polsce. Ogólnodostępny rajd Monte Calvaria po raz kolejny wystartował w pierwszą sobotę lutego. 31 rajd Monte Calvaria. Prób zwiększyliśmy, miało być 13 feralne, jest 15 prób. 3 są na terenie jednostki wojskowej w Górze Kowej. Tu ukłon, wojsko nam też pomaga, oprócz grochówki. Co jest? Jest ciekawa, jest zmiana trasy. Ponieważ nie chcę, żeby się powtarzały, bo są część zawodników jeździ. Są nowe elementy, trudniejsze, ale sądzę, że będzie doskonała zabawa. Nie tylko zabawa, ale podniesienie umiejętności, zawsze podkreślam, prawda, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Zgłosiło się ponad 200, po selekcji 121 wystartowało. Proszę Państwa, to jest zima i ja też muszę dbać o tych, co sędziują, nie tylko zawodników. Ci ludzie dzisiaj będą stali po 5,5 godziny. Naprawdę, ja w tym miejscu, jak mam okazję, chciałem podziękować tym, którzy próby organizują. I sądzę, że w przyszłym roku chcemy zmienić formułę, troszkę chcemy jak Monte Carlo zrobić. Chodzi mi po głowie, że my zrobimy eliminację, taki zlot gwiaździsty i wyłonimy 60, którzy pojadą do Góry Kalwarii. Ale to projekty. Na dzisiaj wszyscy jadą. Spotkamy się w Górze Kalwarii. Po raz pierwszy jest też próba na rynku w Karczewiu. Też ukłon dla władz tego miasta, które uważało, że nie jest gorsze od Góry Kalwarii. Burmistrz zarządził, zamyka środek miasta, żeby zawodnicy mogli pojeździć bezpiecznie na olbrzymim rynku w Karczewie. Też tam zapraszam kibiców. No, z licencjami jest 12 kierowców i to też tak jest w Monte Calvarii. Zorganizowałem od kilku lat, uparłem się, że jadą na równe szanse. I co się okazuje, że wcale ci z licencjami nie wygrywają. A jest rywalizacja i taka satysfakcja dla takiego amatora, że jeszcze, jak ja mówię, może brzydko powiem, dołożył takiemu mistrzowi Polski w klasie na przykład. A to się zdarza. I zdarzało właśnie na rajdzie Monte Calvaria. Formuła zawodów dopuszcza udział również kierowców z licencjami. Ale Romuald Hałas i Cezary Zaleski występowali tym razem w roli nauczycieli. Za kierownicą Fiata Cinquecento zasiadła Beata Zaleska. Pierwsza próba sprawnościowa odbyła się na terenie żwirowni PKP przy ulicy Burakowskiej w Warszawie. Tradycji stało się zadość. Rajd Monte Calvaria i tym razem rozegrany został w typowo zimowych warunkach. Gdy pierwsi kierowcy wyruszali na trasę liczącą 80 km, nic tego nie zapowiadało. Jezdnie były suche i czarne. Załogi z początkowymi numerami startowymi jechały tutaj w dobrych warunkach, uzyskiwały dobre czasy. Zawodników posiadających dalsze numery zaskoczył śnieg. Zrobiło się bardzo ślisko. Wielu kierowców, jak widać, miało poważne trudności z precyzyjnym prowadzeniem samochodu. Tak więc rajd rozegrał się praktycznie na pierwszych trzech próbach. Straty poniesione przez pechowców, których zaskoczyła zima, były praktycznie nie do odrobienia. A to przejazd zdecydowanie poza konkurencją. Marcin Laskowski i Krzysztof Rut tym Citroenem wygrywali już rajdy. Tutaj wiedzie im się znacznie gorzej. Podobnie jak Tomaszowi Jankowskiemu i Tomaszowi Twardowskiemu w Suzuki Swift. Od ubiegłego roku rajd Monte Calvaria jest eliminacją Pucharu Polskiego Związku Motorowego, czyli nieoficjalnych mistrzostw kraju dla kierowców amatorów. Stąd do zawodów zgłosiły się załogi z niemal całej Polski, między innymi z Jeleniej Góry, Łodzi, Opola czy Lublina. Różnorodność marek samochodów była także ogromna. Z Warszawy załogi jechały przez Wawer, Radość, Józefów, Karczew do Góry Kalwarii. A to bardzo widowiskowa, ale trudna próba na rynku w Karczewie. Wielu kierowców miało poważne problemy. Swoją szansę stracili tu faworyci Mirosław Wronka i Adam Krystecki z numerem 8, którzy pomylili trasę, otrzymując wiele punktów karnych. To spowodowało, że nie wygrają oni imprezy. Kłopoty mają, jak widać, niemal wszyscy uczestnicy. Zawody ogólnodostępne obok wymiaru sportowego posiadają drugi, nie mniej ważny. Jest nim nabywanie umiejętności przez startujących. Te umiejętności procentują następnie w normalnym ruchu drogowym.
Wielu uczestników przekonało się na własnej skórze, jak dużo jeszcze im brakuje do zostania mistrzami kierownicy. Auta na śliskiej nawierzchni często wymykały się spod kontroli. Rajd jednak przebiegł bezpiecznie, choć jak widzieliśmy, drobnych uszkodzeń nie brakowało. Jednak obyło się bez poważniejszych kolizji. Kolejne próby sprawnościowe rozegrane zostały w Górze Kalwarii. Dla mieszkańców miasta rajd jest zawsze dużym wydarzeniem. W tym roku organizatorom z Automobil Klubu Polski pokrzyżowała szyki pogoda. Trzeba było odwołać planowany festyn. To fragment odcinka na rynku. Szybka i ciekawa próba, którą obserwowało wielu kibiców. Zawodnicy prezentowali różną technikę pokonywania zakrętów i nawrotów. Łukasz Coll i Michał Żarnowski, numer 12, mimo uszkodzonego koła jadą ambitnie dalej. Grzegorz Krokus i Krzysztof Seremento, numer 14, zajmą miejsce na podium. Rajd Monte Calvaria był imprezą bardzo udaną. Trzeba jedynie współczuć komisarzom, którzy w zimnie musieli wytrwać kilka godzin sędziując zawody. Zawodnikom wewnątrz pojazdów było znacznie cieplej, tym bardziej, że podczas prób musieli jechać w kaskach ochronnych. Numer 32. Artur Walczak i Maciej Gil. W pierwszej dziesiątce klasyfikacji rajdu znajdzie się 9 Fiatów 126P i to Cinquecento. Numer 20. Michał Dąbrowski i Tomasz Niezgoda. Państwo zalescy uważnie obserwują przejazdy rywali. Oto pani Beata w akcji. Ten Fiat 126P ma wyraźne trudności. A jak należało optymalnie przejechać próbę na rynku w Górze Kalwarii, zademonstrował Robert Herba w treningowej Toyocie Celica. Ostatnia próba odbyła się na poligonie. Trasa ze względu na wyboje wzbudziła kontrowersje wśród uczestników, ale wszyscy podkreślali znakomite przeprowadzenie jej przez wojsko. W rajdach trzeba mieć wyobraźnię. Nie zawsze szybka jazda się opłaca. Czasem warto zwolnić, by nie uszkodzić samochodu. Trzeba jednak umieć poruszać się w każdych warunkach. Trzydziesty pierwszy rajd Monte Calvaria wygrała załoga Krzysztof Baranowski, Jerzy Baranowski przed Mirosławem Wronką i Adamem Krysteckim oraz Grzegorzem Krokosem i Krzysztofem Seremeto, wszystkie w Fiatach 126P. W klasyfikacji pań triumfowała Beata Zaleska. Rajd ukończyło 107 załóg.
Zdobyłam pierwsze miejsce, jestem bardzo zadowolona, bardzo szczęśliwa. No i nie wiem, myślę, że dalej będę startowała. Złapałam bakcyla, bardzo się bałam tego startu. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Pouczyłam troszeczkę męża, teraz sama, myślę. Jak przebiegały przygotowania? Przygotowań żadnych w sumie nie było. Byłam raz na próbie z mężem, no i to wszystko. I tak pojechałam w teren pierwszy raz w sumie w życiu na taki zawód. Byłam i kibicem, i kierowcą równocześnie. Ale właśnie, a dotąd na imprezach, na których startował mąż, tośmy pani nie widzieli. Nie, nigdy nie byłam na zawodach. Nigdy nie kibicowałam mężowi. Właśnie mówię, że pierwszy raz jako i kibic, i zawodnik. Rajd był fajny, z tym, że muszę powiedzieć, że pierwsza i ostatnia próba nie były za ciekawe. Pierwsza to ze względu na niedokładne opisy trasy. Natomiast ostatnia była tak potworne dziury, że po prostu żeśmy zniszczyli sobie samochód na ostatniej próbie. To jest samochód, którym jeździcie na co dzień, da się, tak? Tak, brat jeździ tym samochodem na co dzień. Już chyba jest zarejestrowany na niego, bo w zeszłym roku jeszcze na tatę był zarejestrowany. Urwaliśmy gniazdo na ostatniej próbie amortyzatorów i wszystkie poduszki praktycznie pod silnikiem i pod skrzynią. W ogóle nieprzemyślana była ta próba. Myślę, że w zeszłym roku organizacja była zdziebko lepsza. Czy w tym roku planujecie w ogóle start we wszystkich tych imprezach pucharowych, czy jeździcie sporadycznie? Letnie imprezy chyba sobie odpuścimy, to ze względów finansowych. Zimowe jednak nie wymagają tak dobrego przygotowania samochodu jak letnie. Mam tu na myśli silnik i zawieszenie oczywiście. No, impreza jest coraz częściej pokazywana przez telewizję, to może znajdziecie sponsorów? No, mielibyśmy takie życzenie.